for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. Jesteśmy obok Nisi Beach, dlatego że na Nisi Beach jest mnóstwo ludzi, więc mamy tutaj taką bardziej małą, kameralną plażę. Co tam sobie zajadasz w przerwie? Proszę bardzo. O, nasze najlepsze krakersy ulubione, bekonowe. To jest pychota. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Powoli się już będziemy zaraz zbierać. Kotek. A kotka już nagrywałam, a to inny. Cześć! No co tam? I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her. Przyjechaliśmy jeszcze do piekarni po pieczywo, tym razem do Euro. Byliśmy też w Zorbas ostatnio, bardzo dobre pieczywo tam mają. No i oczywiście nie ma to tamto, muszą być lody i słuchajcie, są lody Lotus Biscoff, czyli moje ulubione ciasteczkowe. Uwielbiam Lotus Biscoff, także ja sobie się skuszę na jedną gałeczkę. Ale o co ty byś którego chciał? Ja czekoladowego. A jest czekoladka? Jest. Jest czekolada, jest Oreo, jest truskawka, także coś na pewno wybierzemy, tak Nel? Tak. A ty jakiego? Jeszcze nie wiesz, mama, dobra. To ja takiego, co ty. Tego? Ciasteczkowego? Ja. Dobra. Jesteśmy, kochani, dzisiaj cały dzień na basenie, cały dzień plażowania. Wróciliśmy z plaży, z nadmorza. Zrobiliśmy też po trasie takie malutkie zakupy spożywcze, więc za chwilę wam pokażę. Tak jak mówię, totalny relaks. Ta plaża, na której byliśmy, naprawdę niesamowita. Dużo takich lokalsów. I powiem wam, że bardzo dużo kotów było, co zresztą pewnie mogliście zauważyć. Także dzisiaj basen, plaża, małe spożywcze, zakupy i po prostu korzystamy z tego czasu jak najbardziej się da. Także teraz chodźcie do kuchni, pokażę wam, co kupiliśmy. Moi drodzy, zanim pokażę wam tak szybko spożywkę, to chciałam wam powiedzieć, że rzeczywiście te herbaty są mega, także jeżeli będziecie mieli gdzieś do nich dostęp, to koniecznie spróbujcie, bo są naprawdę przepyszne. Bardzo, bardzo nam posmakowały. Okej, dobra, co my tutaj mamy? Mamy, słuchajcie, pomidorki takie malutkie, mamy ogóreczki, tutaj jest koperek, bo będziemy robić taką fajną, warzywną zupkę. Wzięłam też na wagę oliwki, bo mam w planie zrobić sałatkę grecką, po prostu na wieczór. Co my tutaj jeszcze mamy? Lecimy. Jeden czosnek do tzatziki, bo mamy koperek, mamy, no dam trochę chyba koperku, więc tak, do tzatziki będziemy dodawać ogóreczki, troszeczkę soku z limonki, z cytryny, czosnek, tak, świeży, dam trochę koperku i dam jogurt. Ten jest przepyszny jogurt grecki, bardzo nam posmakował. Serek żółty, właśnie feta, do sałatki greckiej, jakaś wędlinka. Tutaj dzieciom bardzo posmakowały te jogurciki. Truskawka, banan i czekoladowe, ale już po drodze sobie zjadły. Bardzo dobre, słuchajcie, jogurty z miodem. Pycha, można wkroić sobie banana i spoko to smakuje. Mama też mówi, a weźmiemy montę, zrobimy dzieciom montę, lody z montę, więc wsadzimy do zamrażarki i zrobimy dzieciakom takie lody. Ricotta, tutaj mamy tuńczyka Rio Mare, dwie tropikany dzieciom, jabłkowe, mleczko, to jest chyba makrela wędzona.
jakaś wędlinka, pomidory, banany, wrapy, mamy jeszcze filety z kurczaka, bo będę też robiła właśnie wrapy z kurczakiem i do tego tzatziki, bananki i tu jest jeszcze sałata i jeszcze, słuchajcie, kilka paczek tych chipsów dzieciom wzięłam, tych chrupek, one są pyszne, z solą morską, to są nasze zakupy, które po prostu dokupiliśmy, bo te rzeczy jakoś tam były nam gdzieś potrzebne. Także tak to wygląda. O, tu do zupki jeszcze mamy dwie takie mrożonki. Tu jest 900 gramów, aż więc fajnie będzie nam na duży garnek zupy. Tak, i do tego dodamy sobie właśnie ziemniaczki, dodamy sobie jogurcik grecki i dorzucimy jeszcze koperek. Tak, i będzie pyszny. A tu jeszcze cola zero też zawsze się przydaje do jakiegoś drineczka na przykład. Także to wszystko. Byliśmy na targu, jest sobota, no to teraz czas pojechać do Protaras. Jesteśmy na Fig Tree Bay, o ile się nie mylę. Przepiękna plaża, zobaczymy, czy dużo ludzi jest, ale na pewno jest dużo ludzi, ale jest pięknie w Protaras, bardzo lubię. Czas się zatrzymał, słuchajcie, byłyśmy tu z mamą w zeszłym roku i powiem wam, że czuję, jakby to było normalnie przed chwilą, ale zobaczcie, dużo, dużo ludzi jest, no mamy sezon, także, no ale nie zmienia to faktu, że po prostu jest tutaj moim zdaniem pięknie. Jesteśmy w Protaras, w tej samej francuskiej lodziarni, co jest u nas w Caparis, no i oczywiście, żeby tradycji stało się zadość, będą lody. Będą lody, lody. Ja biorę solony karmel. A wy jakie chcecie? Ja jeszcze nie wiem. Dobra, to zaraz dzieci też coś wybiorą. Babcia też jeszcze się zastanawia nad lodem. No właśnie nie wiem, nie pamiętam. Zobaczcie, tutaj u nas w Polsce nie widzieliśmy jeszcze, Narcia pokazuje. Są figurki Stumble Guys, ale jest zapalonym graczem, ulubiona gra, więc zobaczymy. I taka figurka kosztuje 2,83 euro, nie? Wygrzeb sobie, podotykaj. No, która? Ta była duża, co ci wylosowałam, jakiś duży gostek. Słuchajcie, jesteśmy w Pernera, obok zaraz Protaras. W zeszłym roku robiłyśmy z mamą taki długi spacer promenadą z Protaras do Pernery. Dzisiaj podjechaliśmy samochodem, bo wiecie, też są dzieciaczki i zaraz wam pokażę ten piękny Saint Nicolas, kościołek na plaży. Thank you.
My w kolejnym supermarkecie dzisiaj, nie wiem nawet jak się nazywa, słuchajcie, pokażę wam za chwilkę. Półka dla dorosłych, proszę bardzo, półka dla dorosłych. Tutaj mój tato wybiera mamie jakieś dobre, czerwone, wytrawne winko. Kochani, kochani, jesteśmy już w domu, jest mama, zaraz wam wszystko pokażemy, co my tutaj mamy za pyszne rarytaski. Na samym początku tak, wiecie, że byliśmy w Protaras, byliśmy w Pernerze i w supermarkecie na chwilkę tato kupił jakieś wytrawne wino, to wam pokazywałam, jakieś przekąski kupiliśmy coś tam dzieciaczkom. Ostatnio zresztą też pokazywałam wam nasze zakupy spożywcze, ale rano byliśmy na targu, najbliższym targu, to jest taki Farmers Market, targ owocowo-warzywny w Dereni. I słuchajcie, znajdziecie tam wszystko, naprawdę, bo i kwiaty, i sery, jakieś lokalne przysmaki. Taki, miody, tak, dużo, dużo tego wszystkiego naprawdę jest. Co ważne, jest napisane, że do 14, ale jedźcie wcześniej. Zdecydowanie jedźcie wcześniej. Tak, jest większy wybór, a już o 12 jest coraz mniej sprzedających, także najlepiej pojechać wcześniej. Już mama wam tutaj pokaże, bo wszystko rozkłada, co my tutaj mamy. Pomarańcze. Ale mówią, że słodkie, bo jeszcze chyba nie sezon na pomarańcze. Teraz. Tak, ale mamy tutaj w apartamencie sokowirówkę, więc będzie sok pomarańczowy, dodamy trochę cytryny, taki wiecie, orzeźwiający. Tu mamy jeszcze cypryjskie ziemniaczki. Wzięliśmy taki duży worek, bo są najlepsze. Jednak to prawda, co mówił Pauli, twój teść? Tak, co mój teść mówił, że cypryjskie ziemniaki są najlepsze. One są takie miąższyste, są takie, wiecie, nie rozgotowują się szybko, nie? Naprawdę dobre. I mój teść mówi, o, będziecie na Cyprze, będziecie mieć świeżych ziemniaków cypryjskich pod dostatkiem. I to prawda, te ziemniaki są naprawdę przepyszne. I co my tutaj mamy jeszcze? Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, tak, rzodkiewkę, cebulę, pomidorki. I te UFO, bardzo lubię. Mm-hmm. No, dzieci polubiły też. Tak, zajadają. Słodkie, przepyszne. No i winogronka też. Winogronka też są pyszne, morelki też. Słuchajcie, a mamy jeszcze kalafiora, ale kalafior jest już, będzie za chwilę gotowany. Tak, i fasolkę szparagową też, tak. Ale dobra, bo już któryś raz kupujemy. Tak, tylko że nie na tym markecie, bo tu jesteśmy pierwszy raz. Normalnie, słuchajcie, w supermarketach też, na przykład ten supermarket Metro jest świetny. Bardzo tam jest dużo super właśnie też warzyw i owoców. No, także to są takie nasze zakupki z Farmers Market, chciałam powiedzieć, z ryneczku, o, z bazarku w Dereni, tak. Także tak to wszystko się tutaj prezentuje. Zobaczcie, jakie piękne muszelki wyłowiliśmy z morza. Wczoraj Leo nurkował, a my też całą rodzinką pupami po piachu siedzieliśmy, słuchajcie, i szukaliśmy. I to takie nasze znaleziska, zobaczcie, piękne są te muszle, piękne kamyczki. Ja znalazłam też sobie piękny kamień, to na pewno wam pokażę. O, a mama tutaj takie jeszcze, proszę bardzo, co by nie było. O, takie, troszkę światło tutaj przekłamane, ale są bardzo, bardzo ładne. Także mama takie, my tutaj takie, a później wam pokażę, bo też znalazłam taki ładny kamień, więc on na pewno z nami pojedzie do domu. Wszyscy zwarci i gotowi, jesteśmy po śniadaniu, lecimy na plażę, będziemy jechać bodajże do Aya Napy. Tam Krzysiek znalazł bardzo fajną plażę, bardziej kameralną niż Nisi, aczkolwiek na Nisi też myślę, że w przyszłym tygodniu się wybierzemy, no bo wiecie, być w Aya Napie, być tutaj we wschodniej części Cypru i nie odwiedzić Nisi Beach, no to byłoby grzechem. My z mamą w zeszłym roku byłyśmy, bardzo nam się podobało, więc ta Nisi Beach gdzieś tam jest jeszcze do odhaczenia i tym razem, ale tak jak mówię, teraz lecimy tam. Na tę plażę, którą znalazł Krzysiek, biały piasek, błękitna, piękna woda, Krzysztof już zapakowany, z torbą znowu, tutaj, że tak powiem, babcia, dziadek, dzieci i lecimy. Lecimy. Your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever.
Kto tak morele zajada pięknie? Nelcia zajada morelki. Przed chwilą nurkowała z Leosiem, pływała, teraz mała przerwa, tak Nelcia? No i ja poszłam do wody i mnie bolały oczy. Oczy bolały trochę, bo Nelcia... I do buzi trochę jej woda wleciała, bo Nelcia, słuchajcie, nurkuje tak jak Leoś. Ona skacze do wody, szaleje w wodzie. Bardzo, bardzo lubi. Także jesteśmy sobie na plaży. Zobaczcie, jak nad jest morzem. Super. Nad morzem, tak. I relaksujemy się. A my dopiero przyjechaliśmy? No, już z godzinkę może jesteśmy. A my dopiero przyjechaliśmy? Zajadaj morele i do wody. Trust the right, don't have to be scary.